Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie i zapraszam na program zatytułowany Pytania do prezydenta, ale mam dzisiaj dwóch innych gości i bynajmniej nie są to prezydenci naszego miasta. Prezydent akurat w tym tygodniu nie mógł wziąć udziału w tym cyklicznym programie informacyjnym, ale w związku z dużą liczbą pytań, dużą liczbą spraw związanych z inwestycjami przede wszystkim drogowymi, prezydent oddelegował do telewizji TETKA osoby najbardziej kompetentne w tym temacie. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych Przemysł Sława Boleskiego. Dzień dobry. I kierownika Miejskiego Zarządu Dróg działającego w strukturze Tczewskiego ZUK-u Marcina Górnego. Dzień dobry Państwu. No więc już powiedziałem, o czym będziemy przede wszystkim rozmawiać. O drogach, o inwestycjach, które trwają, o także takich planowanych inwestycjach drogowych, parkingowych, to czym Panowie zajmujecie się no, na co dzień i co Was bardzo zajmuje, ale zanim jeszcze przejdziemy do dróg, to takim gorącym tematem po ostatniej sesji Rady Miasta jest przejęcie przez Zakład Usług Komunalnych cmentarza komunalnego przy ulicy Rokickiej, więc mam tutaj dyrektora ZUK-u i pytam, to przejęcie spowoduje, że ten cmentarz w jakiś sposób się też zmieni? Czy zmieni, to czas pokaże, z jakimi problemami się zderzymy. To oficjalne przejęcie, wszystko będzie następowało od 1 stycznia, ale prace już związane z przejęciem cmentarza i organizacji tego wszystkiego toczą się już bez mała od lata, bo to jest związane i z nowym oprogramowaniem, o którym już troszeczkę wspominaliśmy, żeby to ułatwić podróżowanie po tym cmentarzu, z systemem tej ewidencji, jednak nad tym prace już trwają od dłuższego czasu. Czyli po pierwsze ma być cmentarz powiększony, bo taka była ostatnia uchwała, która została przegłosowana przez Radę Miasta. No ten temat zresztą już był poruszany przez prezydenta Tczewa, ale będzie też ten taki wirtualny cmentarz. Będzie można wejść w internet i poszukać sobie miejsca pochówku osoby, którą chcemy odwiedzić, tak? Tak jest. Takie są plany i z firmą, którą prowadzimy rozmowę, oni przedstawili nam to, że to już funkcjonuje na wielu cmentarzach w Polsce i w Europie, więc w tym kierunku idziemy. Ale tak, ale inwestycja z cmentarzem będzie związana, bo docelowo ma być rozbudowane od ponad 4 hektary. W pierwszym okresie czasu będzie to wycinek mały tego cmentarza rozbudowany, bo na przyszły rok kwota jest 300 tysięcy złotych na rozbudowę. I wokół tego będziemy się starali zmieścić i w miarę możliwości to robić. No ja tutaj życzę powodzenia, no a teraz już o zadaniach drogowych. No cóż, mamy tę najważniejszą, największą inwestycję, która jest realizowana w tym roku przez miasto. No, związane są z tym również i dofinansowania ze zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli mówiąc ogólnie z Unii Europejskiej i ta inwestycja to jest przebudowa części ulic Gdańskiej Jedności Narodu. No i tę inwestycję, tę przebudowę odczuliśmy wszyscy, odczuwamy od wielu miesięcy utrudnienia z tym związane. O tym, że jest to jednak bardzo szeroki zakres inwestycji, też zdążyliśmy już odczuć, bo dyskusja na temat czasu trwania tej inwestycji no też już się narodziła i narzekają mieszkańcy, że długo, a prezydent tutaj w tym miejscu, prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki nawet zapowiedział, że no, przewiduje, że możliwy jest scenariusz, że no, będą naliczone kary umowne, a w związku z tym sprawa ta no, wyląduje w sądzie. I teraz powiedział to ponad miesiąc temu. Jak obecnie, w tej chwili ta sytuacja wygląda? No, nawet teraz, żeby troszeczkę też słuchaczom, mieszkańcom przybliżyć temat, bardziej jeszcze zgłębić o złożoności tego zadania, które jest realizowane na ulicy Gdańskiej, trzeba powiedzieć, że ZUK w swoich strukturach, mając Miejski Zarząd Dróg i środki, które zostały na ten rok alokowane w Miejskim Zarządzie Dróg, to jest kwota 11 milionów złotych na wszystkie rzeczy związane z innymi inwestycjami. Natomiast kwota kolejnych 11 milionów złotych, która jest realizowana przez nas, nadzorowana, a przez urząd, to jest druga, jeszcze raz taka wielka kwota, więc chcę przedstawić troszeczkę wielkość skali problemu i zaawansowania tego, z czym się zderzamy tam. Tak? Znaczy, no wy już od wielu miesięcy tłumaczycie, razem z prezydentem i na sesji, i pana Marcina wypowiedź słyszałem, że to jest przede wszystkim inwestycja podziemna, że położenie samych nawierzchni, ułożenie chodników, prace brukarskie to jest, nie wiem, 10% tej inwestycji?
Rozbicie finansowe to jest jedna rzecz, tylko nikt by nam nie wybaczył, jakbyśmy zrobili ulicę Gdańską, przebudowali, a za 3 lata by doszło do jakiejś awarii infrastruktury podziemnej i powiedzieli, no dobrze, ale teraz nowa ulica, a musi być z powrotem w żargonie budowlanym pruta, tak? Więc to zawsze, każda inwestycja jest obwarowana tym, że najpierw się robi wszystko pod ziemią i się zamyka się wszystko na górze. Ale wracając do pańskiego pytania, mówiąc, no że... Czy będą kary umowne naliczone? To jest tak, na chwilę obecną mamy podpisany aneks, który nas obowiązuje i technicznie jesteśmy skupieni na tym, co robimy. Tutaj należy wiedzieć o tym i przeprosić mieszkańców, my sobie zdajemy z tego sprawę, o uciążliwości, która nas wszystkich dotyka. My jesteśmy skupieni przede wszystkim nad realizacją każdego dnia robót, żeby to postępowało jak najszybciej i te utrudnienia zniknęły. W przyszłość padają kwestie kar naliczanych umownych czy nie. Nad tym się, powiem szczerze, nie skupiamy. Skupiamy się nad realizacją dnia każdego codziennego, żeby ta praca jak najdalej szła. W międzyczasie już powstały pewne kolizje podziemne. Czyli po podpisaniu aneksu. Tak, oczywiście, że tak. Ale jakbyśmy się mieli skupiać nad tym, co ma nastąpić kiedyś tam, a nie nad problemem dnia codziennego, no to byśmy mogli stać w miejscu i się przerzucać tylko argumentami. Co za, co przeciw, a czemu tak, a nie inaczej. Więc staramy się przede wszystkim realizować zadanie. Czyli nie myślicie już jak prawnicy o przyszłym procesie, kto za co będzie musiał się tłumaczyć, ale staracie się wraz z wykonawcą tak działać, żeby było jak najszybciej. Skupiamy się nad wykonaniem pracy, wykonawca jest naszym partnerem, my jesteśmy po tej samej stronie zadania, żeby je ukończyć. Wiadomo, że na początku musi być źle, żeby później było dobrze. I z tym jest. I tak podchodzimy do zadania. Mhm. To jakbym tak zapytał ogólnie, już teraz do pana Marcina kieruję pytanie, ile zostało do zakończenia i czy można określić, czy do końca roku ruch w obie strony tą ulicą będzie możliwy? To jest pytanie bardzo ogólne, jeśli to konieczne, to rozłóżmy je na kilka czynników. No myślę, że konieczne jest rozłożenie tego na czynniki, bo jeszcze jesteśmy cały czas w etapie realizacji tych podziemnych infrastruktur, tak? Tam już zostało stosunkowo niewiele, bo tej sieci kanalizacji deszczowej, która jest najbardziej problematyczna, zostało... Bo najgłębsza, zostało 20% i to jest odcinek praktycznie od Urzędu Skarbowego w kierunku Drogi Krajowej 91, gdzie to ta gęstość tych sieci jest dużo mniejsza i spodziewana jest szybsza realizacja tego odcinka. I około 35% całego zakresu kanalizacji sanitarnej. I to są dwa odcinki niezależne. Trzeba pamiętać też, że one są budowane niemalże w tym samym śladzie, co istniejąca sieć sanitarna, więc no, trzeba to przełączać na bieżąco. Jest to sieć czynna, trzeba przepompowywać te ścieki na bieżąco. No i to tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o tą bardzo skomplikowaną infrastrukturę podziemną. Bo gęstość zaludnienia i jakby gęstość infrastruktury tej podziemnej, tak, jest w tym miejscu no, praktycznie największy w Tczewie, tak? Bo to są główne arterie. Ale musimy wiedzieć, że to skupiska podróżuje, mieszkańców. Suchostrzyk to wszystko przechodzi tutaj, idzie, wędruje. Zwik się mieści na ulicy Czadkowskiej na końcu miasta. A to wszystko, co wyprodukują mieszkańcy naszego miasta, musi gdzieś powędrować. I idzie akurat na nasze szczęście i nieszczęście w tej ulicy. A więc w tych okolicach. A więc no, przebudowa, jeszcze raz podkreślam, no, nie należy na nią patrzeć poprzez pryzmat szerokości ulicy, poprzez pryzmat nawierzchni, tylko poprzez pryzmat tego, co znajduje się pod spodem, tam gdzieś głęboko i co trzeba po prostu wymienić. A wymieniacie w taki sposób, żeby cały czas to musiało funkcjonować. Znaczy, no, wykonawca. Tutaj w cudzysłów już ubieram, bo jesteście po stronie jakby też wykonawcy. Tak. My pracujemy na żywej materii. W ruchu ciągłym ulicznym i cała infrastruktura podziemna też pracuje. I to są ciążenia. No, łatwiej było wszystko zamknąć, odciąć, wjechać, wykopać, się niczym nie przejmować. Natomiast to musi wszystko funkcjonować i w bieżącej materii cały czas musimy funkcjonować. To teraz jeszcze raz powiedzmy, czy można w jakiś sposób te dwie ulice rozgraniczyć? Czy na przykład tempo prac albo zaawansowanie prac przy ulicy 11 Narodów, wiadomo, że mówimy o takiej Elce, jest już bardziej zaawansowane i tam szybciej to wszystko postępuje, a ulica Gdańska jednak jeszcze tam są operacje bardziej skomplikowane i dłuższe. To znaczy, tak, można rozdzielić. Każda z tych ulic miała swoje, że tak powiem, bolączki i problemy. Tu możemy na chwilę obecną mówić tylko o
etapie robót tym w tej chwili realizowanym, bo część ulicy Jedności Narodu przeznaczona do przebudowy jest jeszcze nierozebrana, tak? Ludzie widzą, że jeszcze jest stara nawierzchnia, którą dopiero trzeba rozebrać i zbudować tam nową konstrukcję nawierzchni, ale w tej części, która jest obecnie realizowana, tam już sieci są praktycznie w 95-8% tak, zakończone. W czwartek, to jest 30 listopada, wykonawca planuje tam wejście z układaniem dwóch warstw konstrukcyjnych bitumicznych. No i w ślad za tym będą przekładane organizacje ruchu, będziemy kontynuować na tym nierozpoczętym jeszcze fragmencie, przy czym tam należy nadmienić, że większość prac została tam już zrealizowana, mimo tego, że jest nierozebrana nawierzchnia, tak? Mhm. Tam mamy w 100% przebudowany wodociąg, mamy w 100% przebudowany ciepłociąg, kanalizacja deszczowa na wysokości bloku numer 29, zdaje się, jest też już wykonana. Od środy planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej na długości tutaj od budynku trafostacji w kierunku Jedności Narodu 9. I te rzeczy są robione jakby bez ingerencji w nawierzchnię, tak? A później tych robót konstrukcyjnych już zostanie relatywnie niewiele do tego pierwszego odcinka, tak? A czy można powiedzieć w związku z tym, że ta remontowana część ulicy Jedności Narodu szybciej będzie przejezdna niż część ulicy Gdańskiej remontowanej? To niestety jest wszystko powiązane, bo drugi etap organizacji ruchu ulicy Gdańskiej zakłada przejazd ulicą Gdańską na wprost już tutaj przelotowo, tak, z pominięciem ulicy Północnej, ale też skomunikowanie tych bloków Jedności Narodu 20, 21, 22, tak, i wieżowców 12, 13 już w tym nowym wydaniu, tak, po nowej konstrukcji. I teraz samo skrzyżowanie ulicy Gdańskiej z Jedności Narodu jest planowane do realizacji na mniej więcej 8 grudnia, tak, w tych warstwach konstrukcyjnych nawierzchni, już po całej szerokości jezdni. No i dopiero wtedy możemy mówić o przełożeniu ruchu na Jedności Narodu, tak. Czyli, jak dobrze rozumiem, po 8 grudnia będzie możliwy przejazd jeszcze na remontowanej drodze, tak, ulicy Jedności Narodu, tak, tak sobie tutaj z pełną świadomością to wyobrażam. Na remontowanej, dokładnie, ale będzie możliwy przejazd ulicą Jedności Narodu przez ulicę Gdańską w ulicę Północną. Przez ulicę Gdańską do Jedności Narodu, do budynków tych 12, 13, 20 do 22, a cały ten pierwszy etap, który jeszcze nie został rozebrany, mówimy tu o nawierzchni, zostanie tam wtedy wyłączony z ruchu. Mhm. I będą realizowane roboty te konstrukcyjne. Czyli to będzie przejazd jednokierunkowy? Do Jedności Narodu 20 do 22 będzie dwukierunkowy, już po nowej konstrukcji z pominięciem warstwy ścieralnej, tak? Procentowo próbowaliście to określić na sesji. No to proszę teraz to powtórzyć. Ewentualnie może poprawić, bo już minęło kilka dni od sesji. Ile procent tej inwestycji zostało wykonanej? No, rozdzielamy Jedności Narodu i Gdańską? Mamy i możemy. No to poproszę. No tego etapu tutaj obecnego, mówimy o etapie robót realizowanym dzisiaj, tak? To w ogólnym rozrachunku szacowałbym to na 80%, tak, wykonania. Na 80%, tak. Ulicy i Gdańskiej Jedności? Nie, Jedności Narodu. Jedności Narodu. A Gdańskiej? A ulicy Gdańskiej, to już tutaj trzeba było rozpatrywać wszystkie sieci niezależnie. Tak jak powiedziałem, 35% sieci sanitarnej pozostaje do realizacji, 20% kanalizacji deszczowej, tak, do realizacji. Robót konstrukcyjnych tych bitumicznych mamy wykonanych około 30-35%, tak. Czyli w ogólnym rozrachunku można zaryzykować stwierdzenie, że jesteśmy w 60% tej inwestycji, tak. No to tyle, że też należy mieć na względzie, że jak już z tej ziemi wyjdziemy, a to już tempo nastąpi, prac może wzrosnąć. Tak, jeśli pogoda nie przeszkodzi, ale to... No i to jest kolejny aspekt tej realizacji, tak? Bo tutaj jakby niezależnie od wykonawcy i niezależnie od zamawiającego weszliśmy tutaj w taki etap realizacji tych prac, który jest często na pograniczu
tych możliwości technologicznych wymaganych technologią, tak? I my tutaj no jeśli musimy za pilnować, mocno zaleje, nic się nie da zrobić. Musimy pilnować przede wszystkim jakości. Jeśli mrozy, też będzie ciężko cokolwiek zrobić, tak? No, z drugiej strony, nie, jeśli będzie lekka zima, to można pracować. Postęp tak? prac można. Będzie, będzie szedł do przodu na pewno. To zresztą jest teraz zauważalne. Po wyjściu już na chwilę obecną są ostatnie etapy, które w ziemi trzeba pokończyć, a to z dnia na dzień, bo rozgorzała mocno też na stronach internetowych, na Facebooku, sprawy dotyczące tej gdańskiej jedności narodu. I też mieszkańcy po zobaczeniu tego, co zaczęło się dziać, już jak pojawiła się masa bitumiczna, widzą, że to jednak przyspieszyło. Bo to widać, po wyjściu z ziemi to te prace naprawdę postępują znacznie szybciej. Czyli reasumując, jest aneks 22 grudnia, nie chcecie wyrokować, czy wykonawca zdąży, czy nie zdąży. Wynika z waszych wypowiedzi, że jednak jest to mało prawdopodobne, ale wszyscy się spieszą i chcą to zrobić dobrze. No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Można to tak podsumować i w tej chwili zamknąć temat. Tak, to panie Marcinie, czy pan jeszcze chce coś dodać? Tak, w gwoli organizacji ruchu na przyszły okres. O właśnie, na najbliższe tygodnie. Tak, nawet. Na najbliższe tygodnie to z dniem 30 listopada wykonawca planuje, prócz wykonania tych nawierzchni na jedności narodu, dokończenie połówki ulicy Sadowej. Tam jeszcze kilka dni będzie musiało zostać poświęcone na regulację urządzeń tych typu włazy studni i wpustów deszczowych. I będziemy reorganizować organizację ruchu na dwukierunkową, przy czym znowu zaznaczam, że wyjazd z ulicy Sadowej w Gdańską będzie mógł odbywać się niestety tylko w lewo. No dla tych tam rozumiem. Instytucji, które się znajdują oraz podmiotów gospodarczych, to jest i tak już czyli tam udogodnienie pewne. Ruch jednokierunkowy tak, ale będzie, ale już będzie można wyjeżdżać jednak z tego całego centrum, co są wszystkie tam sklepy i ulicą Malinowską i Sadową. Teraz się ruch odbywa tylko wyjazd z tego miejsca ulicą Malinowską. I tam są duże uciążenia. I to już za kilka dni. I po 8 grudnia tak zakończone dwie warstwy bitumiczne na skrzyżowaniu Gdańska z Jedności Narodu, czyli ruch będzie dalej Gdańską jednokierunkowo, ale będzie na wprost w kierunku galerii z pominięciem zjazdu na ulicę Północną. Tak? To też ważne informacje techniczne. Także myślę, troszkę to powinno usprawnić. To czują, chociażby w tym przedświątecznym okresie. No ale jak to się skończy, to już zapomnimy o tym, że to było tak ciężko przebiegał ten... Chcemy ten to moment. Zrobić. Chcemy to zrobić i żeby oby, to jak oby wyszło jak najszybciej. Oczywiście nie zdążymy tutaj omówić wielu rzeczy, które sobie wypisałem, ale szybciutko, plany na przyszłość może tak. I zacznę właśnie od ulicy Gdańskiej. W przyszłym roku jaki będzie ten etap, jaki będzie zakres ulicy Gdańskiej? Planujemy kontynuację, czyli w tym roku zakres kończy się na kilometrze 640. Czyli to jest od tego wjazdu do ulicy Chłodnej. Dokładnie, chwilę przed wjazdem do ulicy Chłodnej, planujemy kontynuowanie. Tego bliższego Jedności Narodu oczywiście. Planujemy kontynuację przebudowy w kierunku galerii ze skrzyżowaniem z ulicą Pomorską i Aleją Zwycięstwa włącznie, czyli mniej więcej do wysokości apteki za aptekę. Za aptekę. Za aptekę. To jest mniej więcej 280-290 metrów bieżących ulicy Gdańskiej. Czy przebudowa z tego skrzyżowania to takie też duże wyzwanie i też no... Uciążliwość w ruchu. Uciążliwość bardzo duża. Która będzie okupiona. Ale jednak. Będzie to o niebo bardziej komfortowa sytuacja do obecnej. Zaplanowania tej logistyki tak w trakcie przebudowy, bo będziemy mieli już przebudowane wloty skrzyżowania północnej w Gdańską. Będziemy mieli przebudowaną całą ten ulicę Jedności Narodu. Ten ciężar przeniesie się na ulicę Północną, można powiedzieć, Jedności tak? Dokładnie, dokładnie. Tu jakoś połówkowo będziemy musieli realizować to samo skrzyżowanie, bo też mamy przecież komunikację miejską, którą trzeba sprawnie prowadzić. No i zakres jest dużo krótszy i można powiedzieć płytszy. Płytszy też. Pod ziemią, tak. Aha, no to też ważna informacja. Słuchajcie, panowie, jest tak. Ja z góry zakładam, że mówimy tutaj hipotetycznie i nie wyprzedzamy zatwierdzenia budżetu miasta. Z góry zakładam. Tak. Budżet miasta będzie zatwierdzony w grudniu.
i mówimy tutaj o działaniach, które nie są na 100% pewne. Mhm. Tak. Jednak, no, rozmawiacie od wielu miesięcy, planujecie, niemożliwe byłoby funkcjonowanie tak miasta, gdybyście nie planowali. Jakie inwestycje są planowane w przyszłym roku, jakich dróg? Zresztą mówi o tym prezydent, takie ważniejsze, przebudowy czy też remont. To tak właśnie. W przyszłym roku tu uwaga została skoncentrowana na te projekty podlegające dofinansowaniu, mm-hmm. tak? Czyli bo, właśnie Gdańska? Bo mamy umowy i mamy też harmonogramy. I jakie jeszcze? Czyli Gdańska, czyli w zakresie Miejskiego Zarządu Dróg także zadanie związane z rewitalizacją, a konkretnie mówimy o osiedlu Zatorze. I tam. Czyli już te drogi będą w tym przyszłym roku prawdopodobnie? Pierwotnie. Rozpoczną się tak przebudowa jest. Tych dróg nie, na Zatorzu? Niestety nie. Tak? Projektowo, tak. Rozpoczynamy projektowo. Pierwotnie mieliśmy tu w założeniu i to trochę było podyktowane koniecznością wykonanie całej inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj, mhm. bo tak nam narzucał harmonogram prac. Natomiast ten przyszły rok poświęcimy na etap projektowania, tak, przebudowy całego układu drogowego na Zatorzu. I co jeszcze będzie remontowane? W ramach rewitalizacji będzie realizacja już konkretnie robót budowlanych ulicy Królowej Jadwigi. Mhm. Ona podlega ten też... projekt już czeka? Projekt jest z aktualnym prawomocnym pozwoleniem na budowę i będzie wykonywany w przyszłym roku. I ponadto Wiślana trasa rowerowa, również dofinansowana, tak? I tutaj mm-hmm. mamy troszeczkę tu bardziej komfortowo. W tym roku rozpoczęliśmy, teraz będzie znacznie większy zakres tej Wiślanej, ten fragment. Tak, zgadza się. W tym roku, w 2018, będziemy mieli bardziej komfortową sytuację, bo budżet jest dużo większy, aniżeli w minionym. Dziesięciokrotnie, bez uwagi, prawie większy. Mhm. Dlatego planujemy tutaj połączyć komunikacyjnie ulicę Kolejową, tak? Od niej zaczyna się tutaj kolejny fragment, poprzez Łąkową i Czadkowską połączyć z tym tegorocznym odcinkiem. Planujemy kontynuować ulicą Partyzantów do ulicy Robotniczej. A jak mówimy właśnie o tamtej strefie, tak. o tamtej części Tczewa i o trasie rowerowej, to jeszcze nie w przyszłym roku połączenie z tym pięknym nowym mostem przy działkach na osiedlu Zatorze? Mówimy o ulicy Retmańskiej, tak? Tak. Ulica Retmańska to jest akurat realizacja Wydziału Spraw Komunalnych i Inwestycji Urzędu Miasta. Wiemy, że była ona w planach, no ale tak jak pan wspomniał, trwa debata dotycząca kształtu budżetu na 2018 rok. Mhm. Z tego, co ja się orientuję, to jest to w fazie badań archeologicznych, które są narzucone tam w tamtym obszarze. Także już akonto tej inwestycji są ruchy prowadzone, żeby to w przyszłości sprawnie wykonać. Dobrze, więc no nie wiemy jednak, czy w przyszłym roku, czy dalej, ale już się jakby proces inwestycyjny prawie że zaczął. Trzeba wiedzieć, że jak w wieloletnim planie finansowym w urzędzie są zaplanowane środki na to, ale to zawsze jest okupione najpierw dokumentacją projektową. A to znowuż wracamy, tak jak tutaj przy tej Gdańskiej, ta dokumentacja projektowa to nie jest tylko wyznaczenie ścieżki, tylko sprawdzenie całej infrastruktury podziemnej. I niejednokrotnie z tym się zderzamy i projekty są dlatego niejednokrotnie długo na nie czekamy, żeby były wykonane. Mhm. To ja chciałbym jeszcze jeden ostatni temat poruszyć. Już kilka rzeczy naprawdę ominiemy. Jeśli chodzi o parkingi. Bo ominiemy na przykład sprawę, jakie będą projektowane ulice, które będą robione w przyszłości. Dopytam o to prezydenta. Mhm. Ale jest kilka toczących się inwestycji parkingowych. Jest kilka długo oczekiwanych. No i w końcu w jakiej kolejności, które jakby ruszą. No i przede wszystkim chciałbym, ale może tak, to ja dopytam. A tutaj zapytam dyrektora Boleskiego najpierw. O te parkingi. Jakie najbliżej? Proszę wymienić. W fazie obecnej, jeśli chodzi o parkingi, na Starym Mieście jednak ten parking z budżetu wyleci, to jest na ulicy Ściegiennego, tak, ponieważ dokumentacje projektowe, które,
które wymagają uzgodnień wszystkich innych branży i pozwoleń, nie zmieszczą się w terminie, więc w przyszłym roku on nie będzie na pewno realizowany. No, trwa procedowanie tutaj pozwolenia na budowę, tam mamy obszar, może i tak, trzeba było zacząć od tego, że obszar czekał na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w momencie, kiedy ona została uchwalona, wznowiliśmy. Pechowa ta inwestycja. Wznowiliśmy, tak, procedowanie tego pozwolenia na budowę. Po zmianie planu też delikatnie zmienił nam się kształt, zmieniły się jakieś parametry techniczne. No, obok TTBS będzie budował kamienicę. Tak też. Jest, tak jest. Jest. No i tyle. Czyli jeszcze nie teraz. To ja zapytam jeszcze o węzeł transportowy. Wiadomo, że trwa też taki, to będzie na razie rozwiązanie tymczasowe, budowa parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. A to trwa. Nie, i to nie widzimy. Budowa parkingu, bo będziemy dokumentację tworzyli, żeby ten parking pozwolił na budowę. Ale już ten teren jest przygotowany, ułatwiający zatrzymywanie się. Tak jest. Węzeł transportowy. Bardzo szybko, chociaż to jest bardzo ważny temat. Tak. Już omawiałem to i z prezydentem, i z Wojtkiem Rytlewskim z waszej struktury. O tym ten pomysł jest już znany, ale proszę go przybliżyć i powiedzieć, no kiedy będzie ta rozbudowa parkingu na węźle transportowym realizowana i czy ten pomysł jest wdrażany w życie? Mhm. W minionym miesiącu odebraliśmy dokumentację projektową, to jest dokładnie program funkcjonalno-użytkowy. To jest taki obszerny dokument, który pokazuje ramy tej inwestycji, tak, i całą koncepcję oraz też uwarunkowania techniczne. I na podstawie tego dokumentu na początku przyszłego roku będziemy ogłaszali przetarg nieograniczony na wykonanie całej inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj. A więc ta formuła. Czyli rok 2018 zostanie spożytkowany na projektowanie, tak? I na ale przypomnijmy, decyzję, że tak? Parking na węźle ma być powiększony i to o niebagatelną liczbę, bo miasto już przygotowało sprawy wszystkie wykupienia działek obok. Tak. Jeszcze tam jest miejsce obok tej naszej wieży ciśnień, obok galerii i w głąb i to jest już jest miejskie i tam będzie parking na... poziomowy. Wiemy, że będzie piętrowy, a może dwupiętrowy. No prawdopodobnie patrzeć dwupoziomowy. Dwupoziomowy. Na chwilę obecną będzie dwupoziomowy, a wszelkie dokumenty przygotowujemy w taki sposób, aby zostawić rezerwę na przyszłość, tak? Mhm. By roboty fundamentowe były wykonane w ten sposób, żeby w razie konieczności i finansów... To jest właśnie taka bardzo ważna inwestycja, która może ile pochłonąć pieniędzy, ale dofinansowana. W pełni dofinansowana, zgadza się. I na chwilę obecną kosztorys mówi o 10 milionach złotych, tak? To jest taka szacowana wartość. Trzeba wiedzieć, że to ciągnie ze sobą również projekty inne. Wyśloną trasę rowerową również jest w tej infrastrukturze przewidywana. Więc to są połączone jakby ze sobą naczynia. I jeszcze jedna ostatnia rzecz. Już tak przekroczyliśmy czas przeznaczony na tę audycję, no ale mówimy o tak ważnych rzeczach. Panów nie mam tak często jak prezydenta tutaj. Otóż ludzie mnie pytają, zaczepiają i są zaskoczeni mile tym, że parking przy szkole podstawowej numer 11 jednak jest miejski i będzie ogólnodostępny. Wszyscy myśleli, że tamta inwestycja w budowanie sądu rejonowego, no po prostu ten teren zabierze i tego parkingu nie będzie, a tu się okazuje, że ten parking może być dostępny, a on jest bardzo tam potrzebny. Tam kilkaset razy wjeżdżają, wyjeżdżają samochody i on jest tam no, bardzo jakby wykorzystywany. Zgadza się. Gdzie sąd powstaje, to i teren działki, który jest pod inwestycję budowy sądu, jest ogrodzony. Tam również jest zaplanowane, z tego co mamy informację, w projekcie parking przy sądzie. Natomiast ten teren bezpośrednio przylegający przy szkole i wjazd, o czarnym takim żużlowo-szutrowym placu, którego teraz, bardzo dużo aut. To trzeba by powiedzieć, że parę lat temu tam był parking strzeżony. Tak, tak. On od wielu lat pełni funkcję. To jest teren miejski. Pan prezydent powiedział, żebyśmy się nad tym tematem pochylili, zobaczyli, jakie są możliwości. Będziemy starać się przygotować dokumentację projektową.
na to, bo od tego trzeba zacząć. Oczywiście tu też już mamy wiedzę, bo rozmawiamy z projektantami, że nawet nie wiemy, ile może projekt kosztować, natomiast wiemy, że pod ziemią tam biegnie spora sieć, infrastruktura, więc to będzie okupione. Okupione jednak długimi pracami projektowymi, a później będziemy wiedzieć, liczyć pieniądze, ile to może kosztować. Natomiast docelowo pan prezydent powiedział, że chciałby, żeby powstał tam parking miejski otwarty i docelowo tak dla mieszkańców. No to wiemy, że poczekamy sobie co najmniej 2 lata, no bo taka procedura pewnie dopiero wdrażana jest. Projekt, a później liczenie pieniędzy. Czy w związku z tym jakieś bieżące prace przy tym wjeździe można zrobić, bo są tam duże dziury? Tak, oczywiście. My już ten parking już dwukrotnie chyba w tym roku łataliśmy i jeszcze w tym roku na pewno tam, patrząc, że ta inwestycja przy sądzie ruszyła i utrudnienia powstały i zabrało miejsc parkingowych przy Alei Zwycięstwa, tam troszeczkę chcemy więcej popracować, usunąć jednak budowy fundamentów, te podbudowy, które przeszkadzają w tym ruchu, wyciągnąć to i utwardzić ten teren. Dziękuję bardzo za to, za ten parking, bo też z niego często korzystam, a panom już muszę podziękować, bo już przegadaliśmy nawet to, co powinniśmy, jeśli chodzi o czas. Dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi, dziękuję za wizytę w naszym studiu, dziękuję Państwu za wysłuchanie nas wszystkich. Moim i Państwa gośćmi dzisiaj byli Przemysław Boleski. Dziękuję Państwu. Dziękuję. I Marcin Górny. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia.